Cześć. Ostatnio zajmując się programem Quixel Mixer, tworzyliśmy własne tekstury na takim planie jak tutaj. Po prostu mieliśmy płaską przestrzeń, na której tworzyliśmy tekstury. Ale to nie wszystko, co potrafi Quixel Mixer. Możemy tutaj również wczytać swój własny obiekt wymodelowany w Blenderze albo w każdym innym programie i go oteksturować, czyli nałożyć na niego tekstury, które stworzyliśmy wcześniej, albo te, które są tutaj w zakładkach online, czy jakieś pobrane z internetu. No to zaczynamy. Żeby zacząć teksturować swój obiekt, na początku oczywiście musimy go zaimportować, czyli wczytać ten obiekt w ogóle do Quixel Mixer. Żeby to zrobić, tutaj w zakładce Setup z prawej u góry, ona powinna być od razu otwarta, mamy coś takiego jak Type i jest aktualnie wybrany Plane. Gdy to zmienimy na Custom Model, to będziemy mogli wczytać swój własny model, więc klikam. No i mam mój model. Klikam na niego i klikam Otwórz, żeby został pobrany tutaj do programu. Tak wygląda ten obiekt. Żeby zdobyć dokładnie ten sam model, który tutaj używamy, zajrzyj do opisu filmu. Tam będzie link do strony BlendSwap, z której to pobrałem ten obiekt. Więc może jeszcze takie szybkie przypomnienie, zanim zaczniemy wszystko teksturować. Gdy wcisnę Alt i przytrzymam lewy przycisk myszy, to mogę obracać obiekt. Kulką w myszce oddalam i przybliżam. Gdy wcisnę Shift i prawy przycisk myszy, to mogę obracać samo otoczenie. Obiekt zostaje w tym samym miejscu, obracam tylko otoczenie, dzięki czemu obracam oświetlenie. No i gdy przycisnę kulkę w myszce, mogę sam się przesuwać po scenie. I to jest wszystko, co musimy wiedzieć. Więcej takich rzeczy omawiałem w pierwszym filmie z serii Quixel Mixer, więc polecam sprawdzić. No to przechodząc do samego teksturowania. Żeby oteksturować jakikolwiek obiekt, będziemy potrzebowali kilku wcześniej przygotowanych tekstur. Gdy klikniemy Edit Texture Sets tutaj z prawej strony, to pojawi nam się nowe okno. I w tym miejscu będziemy musieli wrzucić Ambient Occlusion, Curvature i Material ID. Jeżeli nie wiesz, skąd zdobyć te tekstury, odsyłam Ciebie do filmu w karcie z prawej u góry i w opisie filmu. Opowiadałem w tych filmach, jak zbejkować te wszystkie tekstury, jak wypalić te tekstury ze swojego obiektu do tekstury i później przenieść tutaj do Quixel Mixer. Więc zakładam, że już masz te tekstury. Klikam sobie na folder obok Ambient Occlusion i wybieram tekstury Ambient Occlusion. Open. Tak samo do Curvature i Material ID. To już wczytane, więc możemy zamknąć to okno. Praktycznie nic się nie zmieniło, ale pojawiły się tutaj takie kolorki. Dzięki tym kolorkom będziemy mogli nakładać odpowiednie materiały na poszczególne obszary na tym obiekcie. Przejdźmy do sekcji Layers, czyli tam, gdzie będziemy dodawać wszystkie warstwy naszej tekstury. I teraz stworzę nowy materiał Solid Layer. Klikam na to i mamy nowy solid. Działa to dokładnie tak samo, jak działało podczas tworzenia tekstur na płaskiej powierzchni. Mamy albedo i możemy tutaj dopasowywać kolor, jak ma nasz obiekt wyglądać. Jak to dopasujemy? To klikamy Apply, mamy jeszcze Metalness, Metalness ustawiony na białą wartość sprawi, że nasz obiekt stanie się metalowy, na czarną nie będzie metalowy. Roughness, biała wartość oznacza, że jest chropowaty czy matowy, nie odbija otoczenia i czarny oznacza, że to otoczenie będzie bardzo mocno odbijać. Ustawmy to mniej więcej tutaj i tak za chwilkę to wszystko zmodyfikujemy. I reszty nie będziemy dotykać. Na samym początku dobrze by było stworzyć wszystkie trzy materiały, jakie powinny znaleźć się na tej broni. Dlaczego trzy? Dlatego, że stworzyłem teksturę ID Map, która składa się z trzech kolorów. Kliknę sobie na Solid Layer i wcisnę Ctrl G, żeby stworzyć nowy folder. I teraz mamy ten materiał w tym folderze. Stworzę sobie jeszcze jeden Solid Layer, wyciągnę go z tego folderu i tutaj również Ctrl G. Jeszcze jeden Solid Layer, jest poza folderem i Ctrl G. Rozsunę je. I dla każdego przypiszę inny kolor. Na razie kompletnie nie ma znaczenia, co to będą za kolory, więc tutaj ustawię jakiś czarny, tutaj pomarańczowy, a tutaj ustawimy, nie wiem, niebieski. O to chodzi, żebyśmy po prostu widzieli, który kolor to który materiał. I teraz, gdy przejdę do folderu numer 3 i kliknę tutaj na ID, to pojawią nam się nasze kolorki z ID mapy. Jeżeli się nie orientujesz, to ID mapa wygląda w ten sposób. Mamy kolor czerwony, mamy kolor niebieski i mamy kolor zielony. I wszystkie te obszary, które są w kolorze zielonym, będą malowane jednym kolorem, wszystkie te, które są niebieskim, będą zawierały jeden materiał i tak samo z czerwonymi. Czyli teraz tak, gdy wybraliśmy sobie tutaj ten ID map na dole, to mogę kliknąć Bright Red i klik. Czyli teraz wszystkie te obszary, które były na teksturze ID map oznaczone jako czerwony kolor, wyznaczyły nam obszar, w którym mamy niebieski materiał. Możemy nawet ustawić tutaj również czerwony, żeby to wszystko się zgadzało. Czyli przejdę do albedo, ustawię czerwony. To, co było na teksturze ID map czerwone, u nas też jest teraz czerwone. Przechodzimy do grupy 2, ID, wybieram zielony i może zmienię jeszcze tutaj na zielony, tak jak zrobiliśmy poprzednio. I te obszary tutaj są teraz zielone. I jeszcze do grupy 1, ID, wybiorę niebieski i tutaj również ustawię kolor niebieski.
O, teraz mamy wygląd naszego obiektu taki, jak jest na naszej ID mapie. Każdy z tych folderów to jest inny materiał na naszym obiekcie. I teraz będziemy to po prostu modyfikować. Może zacznijmy od samego tego głównego obiektu, tego, który jest tutaj czerwony. No to, żeby zacząć coś tutaj teksturować, przejdę do naszej lokalnej biblioteki tekstur. Local Library. W tym miejscu wybiorę Surface, żebyśmy dostali materiały i tutaj kliknę Metal, bo chcemy oczywiście mieć metal. I myślę, że z tych wszystkich możemy wybrać ten materiał, więc kliknę na niego, chwilę poczekam i nasz materiał został nałożony na cały obiekt. Dlaczego na cały? Dlatego, że jest tutaj nad wszystkimi folderami. Gdy kliknę na niego i wrzucę do folderu Group 3, to pojawi się tylko i wyłącznie w tym miejscu. W tym momencie możemy usunąć Solid 3, bo już nam nie jest potrzebny. I mamy ten materiał w odpowiednim miejscu. Teraz myślę, że powinniśmy dodać do niego lekkie wypukłości, bo jest raczej płaski. Żeby to zrobić, zastosujemy techniki z poprzednich filmów z Quixel Mixer. Stworzę sobie nowe solid layer tutaj. Teraz dodam nową maskę. Jeżeli nie wiesz, o co chodzi z tymi maskami, odsyłam Ciebie do poprzedniego filmu. Link będzie w karcie z prawej u góry i w opisie tego filmu. W tym miejscu kliknę ikonkę maski, wybiorę Texture Map i tutaj kliknę, żeby wybrać Library Asset. Z Library Asset przejdę do Imperfections i w tym miejscu będę mógł wybrać nierówności, które chcę nałożyć na mój obiekt. Wybiorę sobie na przykład Grain. Klikam na to, tekstura została załadowana, na razie to nie wygląda tak jak powinno, ale za chwilę to naprawimy. Na samym początku kliknę na ten materiał, wyłączę Albedo, bo nie chcę, żeby to wpływało na kolor, wyłączę Metalness, wyłączę Roughness i zostawię tylko Displacement i Normals. Teraz nic się jeszcze nie zmieniło, ale za chwilkę się zmieni. Kliknijmy tutaj Height Blending, zmniejszę Rapto Underlying, żeby ta tekstura nie była przyciągana do powierzchni, która jest poniżej, dokładnie tak jak to robiliśmy poprzednio. I teraz tam, gdzie jest Height, przeciągnę tutaj w prawo. Teraz widzisz, im bardziej to pociągnę w prawo, tym bardziej nierówny staje się ten obiekt. Teraz to jest trochę przesada, więc piszę tutaj na przykład 0,2. O, i coś takiego myślę, że jest całkiem ok. Może nawet lekko mniej, 0,15. O. Taka leciutka, leciutka nierówność. No dobrze, pierwszy krok mamy już za sobą. Teraz myślę, że powinniśmy stworzyć jakiś pattern, czyli żeby tutaj pojawiły się jakieś inne kolory, a nie tylko ten szary. Żeby to zrobić, znowu kliknę Add Solid Layer. Jak mamy coś takiego, ponownie przejdę tutaj do maski, ikonka maski u góry, Noise i wybiorę sobie na przykład Perlin. Teraz będziemy generować szum na naszym obiekcie. Gdy zwiększę Frequency, to ten szum będzie bardziej widoczny. Jeszcze Amplitude, żeby wyostrzyć te wszystkie krawędzie. Coś takiego. I jeszcze widzę, że troszkę zbyt miękkie są te krawędzie. W takich broniach zazwyczaj ta tekstura ma takie ostre bardzo krawędzie. Żeby to zrobić, przejdziemy tutaj do zakładki z prawej strony. Tutaj powinniśmy znaleźć coś takiego jak Gradient Remap. I teraz zmniejszając Repeat na 0 i przeciągając tym Range, będziemy mogli wyostrzać te krawędzie. Zostawmy coś takiego. Myślę, że jest ok. Tylko to raczej nie powinno być białe. Takie maskowanie zazwyczaj jest jakiegoś zielonego koloru, więc przejdę do naszej głównej warstwy i w Albedo zmienię kolor na zielony. Takie coś wygląda dobrze. Wcisnę Apply i troszkę jeszcze zmniejszę Opacity, żeby nie wyróżniało się aż tak mocno. Jest fajnie. Tylko tak jak widzisz, pod słońce ta warstwa, którą właśnie nałożyliśmy, Solid 5, troszkę inaczej odbija otoczenie. No to teraz możemy przejść do Roughness i troszkę zwiększyć to Roughness, żeby na przykład minimalnie mocniej odbijało otoczenie. Apply. Wygląda super. To teraz może spróbujmy stworzyć zadrapania na krawędziach tej broni, bo żadna broń nie jest tak idealna. Żeby to zrobić, znowu przejdziemy do lokalnej biblioteki, w tym miejscu Surface, i wyszukamy metal, dokładnie tak samo jak wcześniej. Tutaj jest coś takiego jak Brushed Steel, więc ja na to klikam i ten materiał pojawił się na naszym obiekcie. Na razie pojawił się wszędzie, ale my za chwilę to ograniczymy tylko do krawędzi. I do tego posłuży nam tekstura Curvature, którą zbejkowaliśmy wcześniej. Ponownie, jeżeli nie wiesz, jak się bejkuje teksturę Curvature, odsyłam Ciebie do filmu w karcie z prawej u góry i w opisie tego filmu. Dodam tutaj maskę, standardowo, tutaj z ikonki maski, wybiorę Curvature, i tutaj, gdzie jest Underlying Mix, wybiorę Base Curvature Map. No i gdy mamy coś takiego, możemy pociągnąć zasuwak Levels, aby wyizolować te poszczególne krawędzie tutaj. O, troszeczkę jeszcze na prawo, o, coś takiego. I teraz mamy zadrapania tylko i wyłącznie na krawędziach broni. Tylko, że te zadrapania nie mogą być tak idealne wszędzie. Dlatego musimy je troszkę zniszczyć. Żeby to zrobić, oczywiście będziemy potrzebować jakiejś innej tekstury, która się nałoży na nasze te curvature. No to lecimy.
kliknę nową maskę, w tym miejscu wybiorę Texture Map i tutaj Library Asset. Ponownie przejdziemy do naszej biblioteki, wybiorę Imperfections, czyli jakieś zabrudzenia i tutaj wybiorę praktycznie cokolwiek. Na przykład niech będzie Scratched Metal. Klikam na to. Pojawił się na naszym obiekcie, tylko pojawił się wszędzie, czyli nadpisał to, co stworzyło nasze curvature. Jak to wyłączę, to nie będzie żadnego efektu. Dlatego musimy zmiksować ze sobą te dwie tekstury. Zmienię tutaj tryb miksowania z Normal na Subtract, dzięki czemu ta tekstura będzie usuwana, jakby będzie odejmowana z tego, co tutaj stworzył nam curvature. Tutaj będziemy mogli kontrolować kontrast, a jeżeli chcemy, żeby te zadrapania pojawiały się na większym obszarze, to tutaj wystarczy, że będziemy kontrolować wartość Tightness i Levels. Zostawmy mniej więcej takie coś. Teraz mamy zadrapania na powierzchni tego obiektu, ale tylko na krawędziach. I wygląda to naprawdę fajnie. No to jeszcze został nam jeden mały etap. Gdy popatrzysz tak pod słońce, to zobaczysz, że tu wszystko jest takie bardzo równe. A jak broń przechodzi przez wiele rąk i leży na wielu różnych materiałach, to prawdopodobnie zostałyby tutaj jakieś odciski palców, jakieś zabrudzenia itd. Więc żeby to zrobić, dodajemy kolejną warstwę. Wyłączamy albedo, wyłączamy metalness, zostawiamy tylko tutaj roughness, bo na to będziemy chcieli wpływać. Kliknę tutaj, żeby dodać nową maskę. Z nowej maski wybiorę standardowo, tak jak zawsze, texture map i tutaj library asset. Kliknę na folder, żeby dodać nową maskę i wybiorę tutaj na przykład wipe marks. Dzięki czemu dostaniemy taką teksturę, która będzie symulowała jakby wycieranie tej broni. Wartością range możemy dostosować, jak bardzo jest to widoczne, jak jest kontrast tej maski. Coś takiego. I może jeszcze dorzućmy tutaj modyfikator projection, dzięki czemu będziemy mogli sprawić, aby ta tekstura stała się nieco większa, przeciągając za repetitions. Myślę, że ustawiając wartość powtarzania tekstury na 2 jest tak raczej odpowiednio. Wrócę jeszcze do mojego Solid 6 i dopasuję roughness. Gdy dam to na minimum, to będzie bardzo mocno odbijało otoczenie. Gdy dam na białe, to znaczy, że nie będzie w ogóle odbijało otoczenia. Powiedzmy, że chciałbym, żeby ta broń była taka lekko odbijająca. O, coś takiego. Słońce świeci, odbija się od broni i dalej widać tą teksturę zabrudzeń. Całkiem spoko. Kliknę apply. I ten etap mamy praktycznie za sobą, ale jeszcze bym dodał jeden mały dodatek. Kliknę tutaj add solid layer. Zmienię ten kolor na przykład na zielony, nie ma znaczenia na jaki na razie zmienię. Dodam nową maskę, tutaj wybiorę Texture Map i w tym miejscu kliknę na Base Map, czyli będziemy wczytywać tekstury, które wczytywaliśmy na samym początku tego poradnika. Z albedo zmienię na Ambient Occlusion, AO, i kliknę Invert. I teraz dostajemy ten efekt przyciemnienia na krawędziach obiektu. Gdy będziemy kontrolować suwakiem Range, to zobaczymy, jak to wygląda. Wrócę tutaj do koloru zielonego, zmienię go na czarny. I teraz widzisz, tak to wygląda z Ambient Occlusion, a tak bez. Jest bardzo mała różnica, ale według mnie bardzo dużo to daje, jeżeli chodzi o postrzeganie tego obiektu. Jeszcze tym suwakiem Range możemy dopasować sobie, jak bardzo będzie widoczna ta tekstura. Bez Ambient Occlusion, z Ambient Occlusion. Według mnie zdecydowanie lepiej. No to ten główny obiekt mamy już w sumie skończony. Teraz może przejdźmy do tych zielonych tutaj mniejszych. Myślę, że tutaj nie ma co za bardzo kombinować. Po prostu wezmę ten materiał, który jest tutaj, Brushed Steel. Kliknę Ctrl D, kliknę na niego i przeciągnę tutaj do grup 2. Teraz usunę ten zielony materiał i tutaj w masce, klikając lewym przyciskiem myszy na maskę, usunę te dwie maski. Dzięki czemu na tych małych detalach będziemy mieli faktycznie ten materiał Brushed Steel. Może jeszcze zlecę tutaj, gdzie jest albedo i troszkę go przyciemnię, żeby był minimalnie ciemniejszy. O, tak. No i fajnie odbija otoczenie. To teraz zajmiemy się tym niebieskim materiałem, którego jeszcze nie dotykaliśmy. Tutaj myślę, że powinniśmy skorzystać z tego materiału, który jest bazą dla całej broni. Więc kliknę na niego, wybiorę Ctrl D, przeciągnę tutaj do grup 1. Teraz wywalę Solid 1 i mamy dokładnie ten sam materiał, który jest i tutaj, i tutaj. Teraz myślę, że przydałyby się tutaj również jakieś zadrapania i różnice w odbijaniu otoczenia. No to może najpierw zróbmy jakieś zadrapania. Pamiętam, że zadrapania były w tym tutaj Brushed Steel, więc ja to kliknę, Ctrl D, kliknę i przeciągnę do grup 1. I teraz tutaj również pojawiły się zadrapania, tylko tutaj to jest zdecydowanie mniejszy obiekt, więc będziemy musieli dopasować te zadrapania. Przejdę do tej maski, pobawię się wartością Tightness i wartością Levels. O, widzisz, jak bardzo zbliżę do siebie Levels, coś takiego, to zobaczysz, że mamy dużo ładniejsze zadrapania i tutaj. I jak przejdziemy tutaj, również na samym dole pojawiły się bardzo ładne takie wgnioty. Super, zostawmy to w ten sposób. Teraz dodajmy różnicę w odbijaniu otoczenia.
kliknę Add Solid Layer, znowu wyłączę albedo, bo nie chcemy wpływać na kolor, wyłączę Metalness, bo również nie chcemy wpływać na Metalness, a zostawię Roughness, bo chcemy wpływać na odbijanie otoczenia. Ustawię tutaj jakiś taki ciemny kolor, żeby raczej mocno odbijał otoczenie, coś takiego. I teraz znowu dodam nową maskę, kliknę tutaj Texture Map, z tego wybiorę Library Asset, kliknę nowy folder i tutaj wybiorę sobie jedną z tych tekstur. Na przykład niech będzie te Wipe Marks z tej strony. Chwilkę czekam i już, jak widać, pojawiło się coś tutaj na broni. Całkiem fajnie to wygląda. Dopasujmy jeszcze Range, czyli ten kontrast. Coś takiego, widać, że jest brudne, widać, że odbija otoczenie. Tutaj też wygląda, tutaj to może nawet troszkę zbyt mocno, więc jednak ten range troszkę zmniejszę. No i super, mamy już praktycznie skończoną całą broń. Więc co teraz z tym zrobić? Jak to w ogóle wyeksportować do jakiegoś programu typu Blender albo Unreal Engine, żeby zobaczyć, jak to się renderuje? Bardzo prosta sprawa. Wystarczy, że przejdziemy do zakładki Export i w tym miejscu wybierzemy Export Target Custom i wybierzemy miejsce, w którym ta tekstura ma się zapisać. Dokładnie tak samo, jak robiliśmy to w poprzednich filmach, więc jeżeli jeszcze ich nie widziałeś, to zapraszam Ciebie ponownie do karty z prawej u góry i do opisu tego filmu. Tutaj jedyna zmiana, jaka jest w porównaniu do tego poprzedniego filmu, to jest to, że mamy zakładkę Models, czyli możemy wyeksportować również nasz model. My ten model mamy, więc nie potrzebujemy go eksportować ponownie. Nie będę zaznaczał tutaj nic. Tutaj tylko wybiorę sobie tekstury, które chcę faktycznie wyeksportować. Nie będę potrzebował Displacement, bo nie tworzymy żadnych nierówności na tym obiekcie, tylko albedo, czyli kolor, roughness, czyli to, jak jest odbijane otoczenie, normal, czyli ta iluzja nierówności na obiekcie, AO, czyli ambient occlusion, te przyciemnienia tutaj na rogach, i metalness, czyli w którym miejscu obiekt jest metalowy i w którym niemetalowy. Jeszcze tutaj dopasuj sobie rozdzielczość, myślę, że 2048 będzie odpowiednia, na początku prawdopodobnie będzie 256, więc to jest zdecydowanie za mało, wtedy wyjdzie Ci bardzo taki rozpikselizowany ten obiekt. Zaznaczamy 2048 i Export to Disk. No i po tym wszystkim wrzucam to do Blendera, podłączam po prostu wszystkie kolory do odpowiednich slotów. Tutaj ponownie, jeżeli nie wiesz, gdzie podłączyć te tekstury i jak to zrobić, zobacz film w karcie z prawej u góry i w opisie. I tak ostatecznie prezentuje się ten obiekt w naszym Blenderze. Wystarczy dodać później do niego jakieś oświetlenie, wrzucić na fajną scenę i ogólnie wygląda całkiem ładnie. Jeżeli dotrwałeś do końca tego poradnika i Tobie też udało się oteksturować tą broń, pochwal się rezultatem na naszym Discordzie. Link znajdziesz w opisie. A tymczasem do następnego.